Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju motoryzacyjnego miały miejsce w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Przy okazji odbył się także turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodzież z 10 szkół średnich rywalizowała w takich konkurencjach jak rozwiązywanie testów wiedzy o przepisach ruchu drogowego, rozpoznawanie części samochodowych, przejazd toru samochodem z talerzem Stewarta, sprawdzian sprawności jazdy na motorowerze oraz udzielanie pierwszej pomocy. Chcemy tutaj popularyzować przepisy ruchu drogowego, popularyzować bezpieczne, spokojne zachowania na drodze i oczywiście najważniejsze, chcemy popularyzować pierwszą pomoc, umiejętność, odpowiednią umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Stąd wśród właśnie wszystkich konkurencji ta konkurencja również się znalazła. O tym, jak ważne są umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wiedzą doskonale uczestnicy, co potwierdzają instruktorzy. Razem z kolegą, który z wykształcenia jest ratownikiem medycznym, oceniamy sposób realizacji zadań, sposób udzielania tej pierwszej pomocy, i przygotowanie zawodników, ich postawę, wiedzę teoretyczną. No muszę z wielkim zaskoczeniem i to jest naprawdę bardzo miłe stwierdzić, że przygotowanie zawodników jest na naprawdę wysokim poziomie. Reprezentujecie jaką szkołę? Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Właśnie wspaniale zdaliście egzamin teoretyczno-praktyczny z pierwszej pomocy. Czy jakieś trudności Was spotkały tutaj? Na razie nie specjalnie. Idzie gładko. Przygotowani jesteście naprawdę imponująco, co zresztą doceniła sama komisja. No tak, sami jesteśmy pod wrażeniem naszych umiejętności. Przyznam szczerze, że wolałbym mieć karetkę blisko, ale gdyby karetki nie było, w razie gdybym uległ jakiemuś wypadkowi, to życzyłbym sobie, żebyście to byli wy. Tak, pomożemy na pewno. Jak będziemy. Jakie elementy były oceniane? Podejście do poszkodowanego, ocena stanu obrażeń, w jakiej sytuacji i ludzie pierwszej pomocy. Na czym polega taka pierwsza pomoc? Udrożenie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, przewrócenie ewentualnie krążenia, masaż serca i sztuczne oddychanie. Kto Was przygotowywał? Nasz profesor, pan Ząbkowski. Nie balibyście się podejść w sytuacji kryzysowej do ofiary wypadku i pomóc? Raczej nie, no ratujemy komuś życie, to jest najważniejsze. Także nie ma się czego bać, to jest po to, żeby komuś uratować życie, a nie żeby uciekać z miejsca. Jednym z organizatorów była Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Oprócz wsparcia merytorycznego, sądeccy policjanci zadbali także o oprawę wizualną. Policja dzisiaj wystawiła radiowozy, swoje motocykle, również też organizowany jest krótki pokaz samoobrony w wykonaniu naszych funkcjonariuszy policji z Nowego Sącza. Młodzież, która do sądeckiej samochodówki przybyła sprawdzić swoje umiejętności, prezentowała dużą wiedzę, choć są też elementy, które można poprawić. Zaskoczony jestem dość wysokim poziomem umiejętności praktycznych, ponieważ wszyscy, że tak powiem, rwią się do kierowania, rwią się do jazdy. Jest to jazda szybka i tutaj chcemy to nieco przytemperować, bo jazda ma być płynna, kulturalna i przede wszystkim oceniamy tutaj sprawność. Nie sztuka polega na tym, żeby którąkolwiek z zorganizowanych prób praktycznych przejechać szybko. Trzeba ją pokonać precyzyjnie. Stąd punkty karne naliczane za przewracanie przeszkód, czy w przypadku motoroweru za podparcia. Wynik ostateczny prób sprawnościowych to suma czasu przejazdu i zdobytych punktów karnych. Myślę, że tu liczy się precyzja i w pewnym sensie znajomość trasy, no bo jeżeli jest ktoś pomyli automatycznie trasę, więc już jest praktycznie, można mu podziękować, jeżeli właśnie chodzi. Najważniejsze wydaje się unikanie błędów. Tak, bo każda sekunda się liczy, a poziom zawodów jest bardzo wysoki. W konsekwencji każdy jedzie jak najlepiej potrafi. Z tym samochodem masz doświadczenie już? Tak. Robiłem kurs właśnie na tym samochodzie. Spędziłem 30 godzin, więc myślę, że nie będzie większego problemu. Każda z 10 szkół biorących udział w turnieju wystawiła 3-osobową drużynę. Każda z drużyn przygotowała się do zawodów pod okiem opiekuna. Szczególny nacisk kładziono na ten element, w którym młodzież nie czuła się najpewniej. Przede wszystkim na pierwszą pomoc, ponieważ tutaj jest jak co roku jeden z elementów to właśnie pierwsza pomoc, dodatkowo przepisy ruchu drogowego i wspominam również o bezpiecznej, wolnej jeździe, ponieważ talerz stewarda jak co roku się i w tym roku pojawił. Czy wśród młodzieży są dobrzy kierowcy? Może tak zapytam. Jak pan ocenia poziom wyszkolenia kierowców wśród młodych ludzi, najmłodszych kierowców? Ja myślę, że możemy tutaj mówić o dobrych kierowcach, rozważnych, ale wiadomo, no jak w każdej grupie wiekowej znajdziemy pewno też takich, którzy, jak to się mówi, troszeczkę fantazja ich ponoszy. Ale myślę, że ci, którzy są tutaj, to są naprawdę dobrzy kierowcy.
Organizatorami zawodów byli Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Automobil Klub Podkarpacki oraz Nowosądecka Delegatura Kuratorium Oświaty w Krakowie i Zespół Szkół Samochodowych. Spośród szkół z Nowego Sącza zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, a spośród szkół z terenu powiatu najlepsza była ekipa z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Grybowie.